Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Drodzy Państwo, w tej książce profesora Andrzeja Zybertowicza, jesteśmy tu zgrani, tło, moje ubranie i okładka książki, jest bardzo dużo wątków dotyczących współczesności. Jak cyberświat zassał nasze życie, nasze nawyki, nasze uczucia. Są też wątki na przykład dotyczące państwa polskiego. Jak nasz kraj poradzi sobie w tej rewolucji cyfrowej, która ogarnęła świat. Wątków jest bardzo wiele, ale jeden jest szczególnie poruszający. To cyberpanowie i ich porozumienie w sprawie, no cóż, całej ludzkości. I zapytamy o to autora książki Cyber kontra Real, profesora Andrzeja Zybertowicza, który jest już z nami na łączach. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, pozdrawiam i ozdrawiam wszystkich słuchaczy. I widzów. Panie profesorze, kim są cyberpanowie? Używa pan tego słowa w książce, brzmi trochę spiskowo, brzmi trochę mrocznie. Co to za grupa, ile liczy osób i dlaczego ma tak wielką władzę, czy możemy powiedzieć, nad światem? A co jest spiskowego w określeniu cyberpanowie? No, że jest jakaś klasa społeczna, która ma władzę, i instrumenty do sprawowania tej władzy. No, brzmi tutaj dosyć mrocznie. Przecież można władzę sprawować w sposób dobrotliwy. Nie wiem, dlaczego ulega pan swoim skłonnościom do poszukiwania mrocznych wymiarów życia społecznego. No nie, nie, nie. W tej książce opisuje pan profesor jednak takie intencje nie do końca dobre. Maksymalizacja zysków, normalizowanie naszego myślenia, naszych nawyków, naszych odczuć, naszych ciał po to, by goście mieli więcej reklam, więcej pieniędzy i więcej władzy. To chyba nie jest wymarzony model władzy, przynajmniej z naszej strony. Maksymalizacja zysku jest naturalną podstawą w kapitalizmie. Prawdopodobnie gdyby nie skłonność do maksymalizacji zysku, to kapitalizm nie byłby systemem, dzięki któremu nastąpił rozwój ludzkości. No ale wróćmy do tych cyberpanów. Internet jest z założenia i pod wieloma względami jest zdecentralizowaną siecią komunikacji i oddziaływań. Ale w ramach tej szeroko rozumianej sieci są miejsca, gdzie następuje koncentracja bogactwa, koncentracja wiedzy, koncentracja możliwości posługiwania się algorytmami, żeby zarządzać przestrzenią informacyjną niemal całej ludzkości. I ci posiadacze możliwości wywierania wpływu na funkcjonowanie takich systemów komunikacji współczesnej jak Instagram, jak YouTube, jak Facebook, właściciel Instagramu, jak Google czy Alphabet, właściciel YouTube'a, jak Microsoft, praktyczny monopolista w oprogramowaniu dla większości komputerów na Ziemi, to osoby, które mają kluczowe udziały właścicielskie albo pełnią kluczowe funkcje zarządcze w tego typu firmach, tutaj trzeba dodać oczywiście także chiński TikTok, to mogą być określane jako cyberpanowie. Dlaczego? Ponieważ te osoby w swoich nielicznych rękach skumulowały kluczowe zasoby, wielkie fortuny, nierzadko przekraczające już 100 miliardów dolarów, ogromne bazy danych przeszukiwane przez algorytmy sztucznej inteligencji oraz możliwość wpływu na ludzkie zachowania, możliwość modyfikacji ludzkich zachowań poprzez podsuwanie ludziom pewnych bodźców, pewnego typu muzyki, pewnego typu dźwięków, pewnego typu informacji, możliwość eksponowania jednych strumieni informacji i wyciszania innych. W świecie, gdzie internet jest jakby nieskończonym, nieregulowanym rezerwuarem wiedzy, większość ludzi korzysta z bardzo małej liczby źródeł wiedzy i w ogóle nie ma nawyków weryfikacji tej wiedzy. Są zatem idealnym łupem tych, których można nazwać mianem władców algorytmów. I tych władców algorytmu opisywał pan profesor w różnych kontekstach tej książki. Przytoczmy jeden fragment. Bardzo proszę.
Bankierzy, choć zawsze byli potężni, nie posiadali nigdy tak bezpośrednich instrumentów oddziaływania na świadomość i podświadomość miliardów ludzi jak cyberpanowie. Tytani Doliny Krzemowej czy rejonu Shenzhen w Chinach też bywają przekonani, że wykonują pracę zbawienną dla ludzkości. Wystarczy posłuchać Zuckerberga mówiącego o Metaverse. Panie profesorze, jakie są intencje tych cyberpanów? Większość z nich jest ulokowana w Dolinie Krzemowej, więc część z nich się właściwie zna, widuje, ale pisze pan profesor tutaj też, że one mają takie poczucie boskości, ta misja zbawienna dla ludzkości, to też brzmi jak intencje nie do końca tak kapitalistyczne, typu maksymalizacja zysku. Czy oni czują jakąś konkretną misję wobec ludzkości? Wydaje się, że niektórzy taką misję czują i ją komunikują. Wystarczy przejrzeć wczesne deklaracje, no nie całkiem wczesne, ale jeszcze sprzed 10 lat deklaracja Marka Zuckerberga, człowieka, który ma pakiet kontrolny nad Facebookiem, który mówił, że connectivity, czyli możliwość połączenia każdego człowieka z każdym innym człowiekiem na Ziemi, dzięki jego platformie komunikacyjnej ma być zbawienna, ma służyć pokojowi, porozumieniu, dostatkowi, głębokiej wiedzy. Tymczasem okazało się, że ta connectivity zamieniła się w hyperconnectivity, w nadpołączalność, zamieniła się w zgiełk, najpierw w zgiełk informacyjny, potem w ciągłe informacyjne przeciążenie, a potem w promowanie przez algorytmy tego całego systemu informacji spłaszczonych, sensacyjnych, obsesyjnych, agresywnych, bo okazało się, że dzięki takim informacjom cyberpanowie zwiększają ilość czasu spędzaną przez ludzi przed ekranami gier, portali, czatów i tak dalej, a ilość czasu spędzana przed ekranami zwiększa podatność na reklamy, służy zatem i zwiększa także skłonności konsumpcyjne, kupowania towarów, na które ludzi często nie stać, żeby robić wrażenie na ludziach, których wcale nie szanują. Czyli oni nie mają do końca kontroli nad swoimi zamysłami. Chcieli połączyć ludzi i zbliżyć ich do siebie. Tymczasem powstały czy to bańki informacyjne z jednej strony, czy to już pewne polaryzacja i radykalizacja stanowisk ludzi. Internet to ułatwia, zamiast jakby łączyć nas w jakiejś podkojowej atmosferze. Mieli jedną intencję, a wyszło co innego. Czyli gdyby już ten trzymać się samego Zuckerberga, to wydaje się, że jego deklaracje stworzenia platformy komunikacyjnej, która będzie bardzo korzystna dla ludzkości, były szczere, natomiast już nieszczera jest późniejsza polityka Facebooka, który odmawiał przyjęcia do wiadomości, że jego algorytmy służą przekazom ekstremalnym, które przyczyniają się do ludobójstwa. Ta sprawa jest opisana w wielu publikacjach, między innymi w książce Maxa Frisza, wydanej także po polsku, który pokazuje, jakie nieszczęścia media społecznościowe i można powiedzieć nawet rewolucja cyfrowa przyniosła ludzkości, w tym ludobójstwo w rejonie Dalekiego Wschodu, do którego przyczyniły się informacje promowane przez algorytmy Facebooka. I co więcej, Fisher pokazuje, przywołując wiarygodne analizy, że ludzie wewnątrz Facebooka wiedzieli, że dzieje się źle, a mimo to jego władca Mark Zuckerberg nie reagował na sytuacje wskazujące, że bardzo niedobre rzeczy się dzieją. Ale jeśli chcemy zrozumieć cyberpanów, to z jednej strony powinniśmy śledzić ich wypowiedzi, czasami te mniej znane, z drugiej strony analizować całą kulturę Doliny Krzemowej, ale z trzeciej strony uświadomić sobie. Proszę każdego otwartego intelektualnie widza, żeby postawił sobie takie pytanie. Jakie postawiłbyś sobie cele życiowe, gdybyś dysponował dziesiątkami miliardów dolarów, gdybyś dysponował ogromnymi bazami danych umożliwiającymi de facto śledzenie życia miliardów ludzi, jak znacznej części ludzkości, gdybyś dysponował systemami sztucznej inteligencji,
które umożliwiają przeprogramowywanie strumieni informacji. I gdyby dla ciebie pracowali bardzo wybitni, intelektualnie zaangażowani, dobrze przez ciebie opłacani ludzie, jakie miałbyś pokusy oddziaływania na społeczny świat? I teraz niezależnie od tego, jakie miałbyś pokusy widzu, mając taki ogromny potencjał, to działałbyś na gruncie systemu wartości, ideologii, środowiska, w którym funkcjonujesz. Jeśli to jest pewna wizja lewicowo-liberalna, jeśli to jest pewna koncepcja utopijna, a ty posiadasz ogromne zasoby, większe niż być może ktokolwiek w dziejach ludzkości wcześniej, to w jaki sposób korzystałbyś z pokusy, w cudzysłowie, naprawiania świata? Panie profesorze, skoro wcielamy się w rolę cyberpanów na chwilę, to spróbujmy powrócić do cyber chyba niewolników, można tak powiedzieć. Przytoczmy kolejny fragment pańskiej książki, który mówi o tak zwanej nadwyżce behawioralnej, o tym, jak nas formatuje, jak nas normalizuje świat cyfrowy. Wchodząc do internetu, pozostawiamy ślady naszych zachowań, które koncerny Big Techu bez naszej prawdziwej zgody i wiedzy pobierają, przetwarzają w pakiety danych i sprzedają. Owa nadwyżka nie służy lepszemu zaspokajaniu naszych potrzeb, ale odwrotnie, lepszemu dopasowaniu ludzkich zachowań do potrzeb biznesu. Nadwyżka behawioralna pozwala na formatowanie zachowania wielkich grup społecznych, narodów, może nawet całej globalnej cywilizacji. Dla Big Techu i innych biznesów stajemy się przewidywalni, gdyż zostajemy znormalizowani nie tylko na polu rynkowych zachowań konsumenckich, ale także internetowych reakcji emocjonalnych. I tutaj, panie profesorze, ostatnie pytanie, bo nam 3 minuty zostały. W jaki sposób my, użytkownicy internetu, spędzając coraz więcej czasu w sieci, słuchając ulubionej muzyki, filmów, wyszukując też książek, czy oglądając telewizję w Polsce.pl, zmieniamy się na co dzień? Co się z nami dzieje tak, żebyśmy mogli to sami zaobserwować? Bo raczej nie będziemy w roli Zuckerberga, pozostańmy przy swojej własnej roli. Przede wszystkim to już zostało wielokrotnie opisane, analizowane, skraca się tak zwany nasz attention span, czyli okres czasu, w którym potrafimy się mocno skoncentrować na realizacji jakiegoś działania, na czytaniu książki, na rozmowie, na obserwowaniu mimiki drugiego człowieka, na pisaniu tekstu. Ciągłe przeciążenie informacyjne, ciągłe przebodźcowanie umożliwiane dzięki podpięciu do internetu 24 godziny na dobę poprzez smartfony powoduje, że miliony ludzi, setki milionów ludzi traci zdolność do pracy głębokiej, czyli takiej pracy, która wymaga wyłączenia się z kontekstu na dłuższy czas i przez ten dłuższy czas nie przynosi jeszcze owoców, nie przynosi satysfakcji. Dopiero po pewnym czasie ta praca daje pozytywny premię dla naszego mózgu. Otóż jeśli setki milionów ludzi już utraciło, a kolejne tracą zdolność do pracy głębokiej, a dzięki pracy głębokiej powstały najwspanialsze dzieła sztuki, nauki, także wielkie reformy polityczne i ekonomiczne, to mamy do czynienia z procesem degradacji poznawczej ludzkości. Kolejne pokolenia ludzi, teoretycznie bardzo inteligentnych i rzutkich, mają umysły spłaszczone i spłaszczone motywacje. Są podatni na tysiące drobnych bodźców, ale coraz trudniej zmotywować ich do zadań wymagających wyrzeczeń i skupienia przez dłuższy okres czasu. Oczywiście tych efektów jest więcej, ale faktycznie chyba każdy użytkownik internetu wie, że już nad książką się coraz trudniej skupić, choć trzeba przyznać uczciwie, że sprawa jest ułatwiona w przypadku pańskiej książki. Jest to w formie wywiadu rzeki z Jaremem Piekutowskim. Pan profesor rozmawia, który często się nie zgadza, jest tu wymiana zdań, ale co ważne, jest też propozycja, co zrobić, gdy ten super przyspieszający cyberświat
i cyberpanowie łaknący jeszcze więcej informacji o nas samych. Co w tej sytuacji można zrobić, by nas ocalić przed dalszą degradacją naszych umysłów? Także książka profesora Zybertowicza, Cyberkontrareal. Panie profesorze, dziękujemy za tę rozmowę i tę książkę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękujemy też państwu. Za chwilę wracamy z następnym programem Gorące Pytania.